To najgorsze są te 24, 48, 72 godziny, tak mówią lekarze. Natomiast zdecydowanie kondycja i zdrowie Roberta są coraz lepsze. Ważna jest ta kondycja psychiczna, o której mówili lekarze, o której mówiła też dzisiaj pielęgniarka, która kontaktowała się ze swoimi przyjaciółmi, którzy pracują na oddziale, gdzie leży Robert. Robert uśmiecha się, żartuje z personelem, jest bardzo dobry kontakt z nim dzisiaj, normalnie już pije, rozmawia także. Zjadł śniadanie oczywiście nie sam, dlatego że mógł ktoś pomagać, dlatego że ma ranne dłonie. Natomiast no, ten stan psychiczny jest, jego stan psychiczny jest zdecydowanie coraz lepszy. Natomiast no, przed Robertem ciężkie tygodnie i miesiące, dlatego że będzie musiał przejść operację. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że oprócz operacji łokcia i barku będzie to także prawdopodobnie operacja stopy. Jakieś drobne jednak urazy tam są jeszcze właśnie w stopie i dlatego lekarze zdecydowali, że prawdopodobnie w tym szpitalu Robert w ciągu najbliższych kilkunastu dni przejdzie te kolejne zabiegi. O godzinie 11 odbyła się konferencja prasowa, na której usłyszeliśmy o stanie zdrowia Roberta Kubicy. Za chwilę spotkamy się jeszcze z jego menadżerem Danielem Morelim oraz z kierowcą, drugim kierowcą teamu Renault, Witalijem Pietrowem, który odwiedza właśnie Roberta Kubicę. Z naszych informacji wynika także, że o 15.30 z kolei do Pietra Ligure ma przyjechać Michael Schumacher, który także chce odwiedzić Roberta Kubicę i go wesprzeć w tej niewątpliwie trudnej sytuacji. Robert Jałocha, bardzo dziękuję i czekamy na kolejne relacje. O rehabilitacji polskiego kierowcy w Faktach po Faktach mówili chirurg Adrian Rymarczyk i pilot rajdowy Joanna Madej. Rehabilitacja musi być natychmiast również wdrożona. Rehabilitacja właśnie oddechowa, to jest podstawowa rehabilitacja. Rehabilitacja również ruchów biernych, chociażby, żeby był ruszany, żeby stawy nie były za stałe. Stymulacje są wprowadzane. Oczywiście to jest wszystko etapowo. Natomiast rehabilitacja jest od samego początku. Również rehabilitacja i psychologiczna, która na pewno będzie potrzebna. Ja wierzę, że on bardzo szybko się pozbiera. Ja nawet dzisiaj dość optymistycznie zakładałam, i cały czas w to bardzo, bardzo wierzę, że zobaczymy Roberta, bardzo szybko na torze i będzie wygrywał. Na pewno w tym roku będzie i my trzymamy kciuki.